Niemal jednocześnie ukazały się dwie książki poetyckie Aleksandra Watta: Wznowienie ciemnego świecidła i wierszy śródziemnomorskich, a także obszerny wybór jego poezji w krytycznej edycji Biblioteki Narodowej. Z Krzysztofem Siwczykiem, poetą, i Andrzejem Franaszkiem, redaktorem Tygodnika Powszechnego, zastanowimy się nad aktualnością poezji Watta. Ciemne świecidło i wiersze śródziemnomorskie można czytać jako autonomiczną rzecz, w oderwaniu od całej twórczości Watta. Biblioteka Narodowa w tym wyborze daje nam rys całej jego poezji. Która z tych książek według Was otwiera nowe perspektywy interpretacyjne? No, odpowiedź jest dość prosta, ponieważ ta piękna książka jest tylko wyimkiem z wyboru dokonanego w Bibliotece Narodowej. I jakkolwiek przyjemność czytania w tym właśnie wydaniu wierszy śródziemnomorskich jest bardzo duża. Opatrzonych to posłowiem Jana Zielińskiego. Tak, ale to posłowie jest dość ryzykowne, jak sądzę. Natomiast wybór w Bibliotece Narodowej daje nam przegląd przez Watta jako takiego, w jego wielokształtności, w różnych poetykach, które przyjmował, od młodości do wierszy ostatnich. I oczywiście w tym znaczeniu daje nam większy materiał. Znaczy przegląd raz, ale nie uciekajmy przed tym, że Biblioteka Narodowa piórem Adama Dziadka rysuje nowe sposoby interpretacji Watta, prawda? Jakieś drogi ucieczki z tych interpretacji obowiązujących. Adam Dziadek bardzo odważnie sugeruje, abyśmy przeczytali Watta poprzez psychoanalizę lakanowską, poprzez filozofię Jacques'a Derrida. To są poważne wyzwania interpretacyjne. To są też... To nie traci z pola widzenia poezji jako takiej. Tak, całości dzieła Watta, ponieważ to dzieło idealnie jakby spełnia się w tego rodzaju paradygmatach krytycznych, a nawet je przekracza. I tak jak mówisz, Grzegorz, myślę, że ta indywidualna lektura na przykład Ciemnego Świecidła czy Biblioteki Narodowej, wspartej pewną sugestią interpretacyjną, to może być ciągle coś bardzo, bardzo ciekawego i inspirującego. Wspomniałeś, Andrzeju, o wielokształtności poetyki Watta, o różnych figurach poetyckich, które przewijają się przez tę twórczość. Wiemy także, że jego los biograficzny był niezwykle skomplikowany. Która z tych figur poetyckich i która z twarzy Watta wydaje Wam się dziś najbardziej aktualna? Podejrzewam, że możemy się tutaj z Krzysztofem nie zgodzić, ponieważ ja wybieram się dość zdecydowanie. To znaczy, jeżeli mamy Watta futurystę, Watta nadrealistę, Watta erudytę, to ja wybieram jednak Watta najbardziej skupionego, najbardziej estetycznego, Watta poetę bólu. Bólu cielesnego, ale też duchowego. Przede wszystkim z tomu wiersze w 1957 roku, z późnych naszeptów magnetofonowych. Watta zmagającego się z Bogiem, który przychodzi do niego pod postacią drżownicy i miażdży mu żebra. To jest najbliższy dla mnie Watt, którego można czytać zresztą w różnych perspektywach. W perspektywie somatycznej, bólu fizycznego, ale także bólu duchowych, rozmaitych nieszczęść duchowych, które nam się przydarzają w życiu. Czy jest Twoją propozycją właśnie czytania, fragmentarycznego czytania Watta, co oczywiście nie jest lekturą jakoś zubażającą to dzieło. To jest jakiś sposób lektury. Ja absolutnie raczej poszedłbym tropem czytania Watta w całości, jako poety, który proponuje ogólną poezję wszystkiego. Wszystko i z Watta, jego odważny gest dopuszczenia do wiersza możliwie dużej ilości dyskursów. Zanieczyszczenie tego wiersza jakby dyskursami pochodzącymi z bardzo przeróżnych obszarów kultury. To są pewne zdobycze watowskiej poezji, które bardzo mocno przecież są obecne w współcześnie tworzonej poezji. W tym sensie Watt wydaje mi się figurą cały czas aktualną. Wiele razy pisano o politycznym zaangażowaniu Watta i z perspektywy historyczno-literackiej, i krytyczno-literackiej, i biograficznej. Dziś temat poezji zaangażowanej, w ogóle literatury zaangażowanej, jest coraz istotniejszy. Czy uważacie, że wracanie do Watta może rzucić nowe światło na kwestię politycznego zaangażowania literatury w ogóle? Tak, Watt jako ktoś, kto zapłacił bardzo dużą cenę za swoje przedwojenne polityczne przekonania, cenę, która być może nie jest ceną zubożenia jego twórczości, prawda, poprzez jakby nadmiar politycznego, ale wydaje mi się, że jednak Watt bardzo mocno jest wpisany w ten wiek XX. On jest strasznie kontekstualny, właściwie czasami trudno oderwać Aleksandra Watta od jego biografii, ale od biografii wieku również. I w tym sensie nie sądzę, żeby jako figura polityczna był kimś, kogo łatwo jakby przełożyć na czasy współczesne. No, tak, ale dopowiedzmy, że sam Watt prawdopodobnie powiedziałby nam, że jego los, jego zaangażowanie powinno być przestrogą, bo w końcu uważał, że to, co go spotykało w życiu, jego choroba, nieskończone zmaganie się z bólem,
było karą, tak po prostu mówił, karą za zaangażowanie polityczne, głębiej rozumiane jako wspólnictwo ze złem czy w złu. On postrzegał wiek XX jako wiek demoniczny, wiek działania diabła i uważał siebie jako tego popućcika, powiedzmy, przedwojennego, jako niejako pomocnika diabła, który potem płaci za to cierpieniem, który poznał demoniczność XX wieku w dosłowny sposób na własnej skórze. Te dwie nowe publikacje autora Ciemnego Świecidła rzucają światło na jego twórczość, ale też mam wrażenie, lektura tych wierszy dziś rzuca niejakie światło na skomplikowaną formę współczesnej poezji polskiej. Dziękuję wam bardzo.